No, siemano. Lam Games TV znowu w akcji. Z tej strony Mizo. Pajdak za hukiem blisty. To jest wybór oczywisty. nie podoba mi się ta fura, jest strasznie wolna. Ale jadę do Kenziego, mój drogi kolego. Zobaczę, jaką misję mi da. Aha, mam poblistowane. Pięknie to zrobiłem. Nie, to było epic. Nie, no tak, jeszcze fura mi wybuchnie i mi rozwalił. Nie, wybuchnie. Esperanto. Kurde, czy mnie w tym mieście nie lubią. Najgorzej to z tymi Meksykańcami i Kolumbijcami. Wiesz o co chodzi o to. No. A, no, no. No i to już tak, to przez, wszystko przez zasuka. Mhm. A co, ja ich zabijałem tam? Znaczy, Kolumbijczycy od początku cię nie lubili. Aha, to tak dla zasady. 520 koła mamy i nigdy tego nie wydamy chyba. Nie, no wydamy kiedyś. Myślisz, że będzie taka możliwość? Trzeba będzie i tak przejechać się do Amnation, bo... No, mam... obowiązkowo. Grand Theft Auto. Misja, która się nazywa jak gra. Tak. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my kurza by jego gadaje. Dziwnie go. And I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is mother cards. And he has requested that we acquire him the models for his collection. Mam tropikalny liquid do papierocha. Wali kokosem. Myślałem, że będzie więcej, wiesz, brzoskwini. Czarnasa. No, w sumie tropikalne te brzoskwini. Brzoskwia jest tropikalna? Ale ananas chyba jest. No, ananas tak. No, ale czuć najwięcej właśnie tego kokosa całego. Nie, nie, ja to lubię kokos. Nie chciałem takiego smaku, może tak się wyrażę. Mhm. Dobra, jadę kroić fury. Muszę dowieźć 3 fury w idealnym stanie, bez żadnej stłuczki. I od razu jedź prosto, tam już widzę. Jest pierwsza fura. No już niedaleko. To tutaj zaczniemy. A jeszcze już pójdzie. Przycisnę się. Co się nie przycisnę? To ci się udało. Chyba wiecie tam. A, pamiętacie? Pamiętacie ten parking? Była ta głupia misja z tymi idiotami z tym, tak, z bombami, na klacie. No, jadę z Tinderem, lubię tę furę strasznie, moja ulubiona w tej grze. Zaraz oczywiście po Kurumie. Ja jeszcze chciałem dodać, że twoja ulubiona fura to Kuruma. Kuruma nigdy nie odejdzie w zapomnienie. Jednak łączy mnie z nią podróż sentymentalną. Podróż sentymentalną. Jest o tym myślałeś. Nie, to tutaj kościół. Wszędzie się wciska. Miała aspirynka tam leżała w krzakach. Dobrze mi idzie. Jak na razie. Jak na razie, póki nie zbłądziłem. Jedź prosto. Prosto, prosto. I tu zaraz za parkingiem byliśmy. Tutaj uliczka. O, tu właśnie. Dobra, słucham. No. Słucham się ciebie, ty jesteś moim koordynatorem trasy. Tak, GPS-em. Nie? GPS, mój własny nadwornik. Mizon GPS, wersja 2.0. Źle. Wiem. Nie chciałem przywalić w ścianę i szybko wycofałem się, nie? Wiesz, jak to cię tylko przywalić w ścianę, to i tak się nic nie stanie. No ja wolę nie ryzykować. Dobra, i słuchaj, w niecałą minutę się wyrobię z tym samochodem. Mieliśmy 2 minuty. 6 mieliśmy, nie 5? Mhm. Ja myślałem, że 5. To akurat 4 jeszcze zostały. No i wiesz, te 4 to tak szybko nam zejdą. No. Coś ci nie wiesz. Coś mi nie wiesz. Dobra, jadę teraz prosto po tamtą. O, tutaj. Ona jest niedaleko. Zaraz mam parki. I robię teraz mój patyn na hopę. Hopa. I hopa. I tu mamy infernusa. I od razu jedź na prawo. Tam będziesz miał wyjazd. Żeby się nie bawić. Tutaj. O, widzisz. I dalej to sobie chyba poradzisz. No dalej to trasa jest taka sama jak przyjazd mniej więcej. Rozglądaj się Mizon za paczkami po trasie. No raczej na ulicy nie będę leżeć. No nie, ale wiesz, może jakieś będzie takie miejsce, że będzie leżeć. Rozumiem.
Kolumbia. Kolumbiana. Dobry film. Nie oglądałem. Na czym był? Pamiętasz może z Leona Zawodowca tą dziewczynkę? No. No to właśnie ona, o niej jest. Aha. Czyli taki jakiś spin-off do Leona, czy po prostu z takiej osoby? Możliwe, że spin-off. Aha. Dobra, no i została jeszcze jedna furka. Nie taka trudna ta misja. To ja? Tak, to twoja japa. Dobra, lecz szybciej po ostatnim furku. Dobra, słuchaj, dwie minuty to... Ponad dwie minuty. Nie będzie. Będzie, proszę. Jak wykręcę, to będzie dobrze. Ostatnia chwila kawałka. A nie, nie, jeszcze się. Blisko my są. No to blisko, tylko tamto było tak daleko. Ale w sumie ja wiem, czy daleko też po części po trasie, no nie? No. Szukaj, czy nie ma nigdzie paczki. Nie zauważyłem. No, też nie. Cita. Może tam bliżej szpitala będzie. No ale dobra, to kiedyś przy okazji. Na razie wykonamy misję wszystkie. Znowu się pogoda psuje. Nie lubię, jak jest taka mgła. Ja też. Wolałbym, jak wiesz, jest tak przejrzyście. No. Coś widać, gdzie mam jechać. Jedź się, nie, bo ci zaraz furę rozwalę. Nie rozwalę. Tutaj mam pejent spraya, to będzie. No nie musisz wjeżdżać do pejent spraya. No bo jest wszystko pod kontrolą. No pewnie. Wydał w helice. No. I takim oto sposobem mamy kolejny Mission Pass. 25 tysięcy. Jest wszystko klawo. Jadę do save pointa. To wy się trzymajcie. Na razie.